Dzień dobry, chłopcy. Turniej już się zakończył w Ełku. Jakie pozostaną wam wspomnienia tutaj z Mazur, z Ełku, z Nenowara Cup? Chyba bardzo dobre, wydaje mi się. Fajnie graliśmy z fajnymi chłopakami, fajne odczucia. Jedzenie, spanie, wszystko ok? Wszystko ok, jak najbardziej. Herkules Białogard, mało znana drużyna, bo wiecie, Zibi jest wszędzie, dużo jeździ na turniejach. Przez 15 lat nieprzerwanie na wszystkich finałach U14 kadry wojewódzkie, kadeta U16. Nigdy nie widziałem Herkulesa na takich imprezach właśnie ogólnopolskich. Turnieje towarzyskie są mało. Dlaczego? Nie wiem, ostatnio coraz częściej gdzieś jeździmy. Ale jeżeli chodzi o rozgrywki centralne, Mistrzostwa Polski, to ciężko nazbierać taką mocną ekipę, żeby zaistnieć w Polsce. No oczywiście, że ciężko. Ile macie w klubie kategorii wiekowej i w jakich rozrywkach startujecie? Jesteśmy w kategorii wiekowej 2008, wszyscy. Tylko to, nic więcej. Herkules ma tylko 2.8, U14 2.8, Zibi robi nieoficjalne Mistrzostwa Polski, dwa pierwsze miejsce ze Zachodniego Pomorskiego w U14, będzie to szło osiągnąć? Myślę, że tak. A jak nie, dzika karta na przykład? Słuchajcie, jak długo gracie w koszykówkę, na kim się wzorujecie? Już około 4 lata gramy. A na kim się wzorujesz? Na kim graczu? Z Polski czy z NBA? Na nikim się nie wzoruję za bardzo. Twoja pozycja rozgrywający pewnie, tak? No, można by tak powiedzieć. Tutaj. Ja nie wiem, od kilku lat tata grał w AKS-ie, ale potem opuścił i teraz walczy w MMA, więc trochę na tacie. Słuchajcie... Zachodniopomorskie, kadra wojewódzka. Nie dało się rady załapać. Jesteś w kadrze wojewódzkiej? Chyba nie, na pewno nie. No a silny chłopaczek jesteś, powinni cię sprawdzić, co? Myślisz, że powinni? A, zależy od nich, czy chcą. Od tego trenera tam, co tam jest, pana Trypucia, bo prowadzi kadrę zachodniopomorską. Może akurat na tym turnieju dobrze wypadłeś i kto wie, czy nie zabierzecie na OM-y, nie sprawdzicie na jakimś treningu, jak myślisz? Dobrze wypadłeś na tym turnieju? Wydaje mi się, że tak. Najbardziej wydaje mi się, że popisałem się w drugim naszym meczu. Jakieś konkursy wygraliście wczoraj? No, nie za bardzo mi to wiadomo. Z Herkulesa nikt nie wygrał chyba konkursu, ale sam pobyt, uczestnictwo to jest chyba ogromna nagroda do was, tak? Oczywiście, że tak. Macie okazję teraz na koniec kogoś pozdrowić, komuś coś miłego powiedzieć i o swoich marzeniach, planach. Pozdrawiam całą drużynę, oczywiście godzinę, no i no nie wiem. Marzenia, plany. Moim planem jest dalej grać w Herkulesie, później może do jakiejś większej drużyny dołączyć. Oczywiście pozdrawiam całą drużynę, trenera z całym szacunkiem, mamę, tatę, brata, babcię, całą rodzinkę, a to co będzie później to się dopiero zobaczy. Dziękuję za wywiad. Chodźcie jeszcze z tej strony. Obrócimy kamerę. Wasi koledzy grają w Zachodniopomorskiego, tak? Tak. Jaki jest wynik? Jest wynik aktualnie 54-58. Przegrywają 4 punktami. Jesteście oczywiście za Spójnią? Oczywiście, że jesteśmy za Spójnią. Będziecie kibicować? To ja teraz wam już nie przerywam i weźcie tam, idźcie do chłopaków z drużyny i zróbcie jakiś mocny doping. Dziękuję. Herkules Białogard. Ile kilometrów od Szczecina? Do Szczecina? Nie pamiętam. 1,5 godziny jakoś. Dotąd jechaliśmy 9 godzin tutaj. Daleko pojechali. Z daleka przyjechali, ale fajnie, że jesteście i może akurat się uda i przyjedziecie na nieoficjalne Mistrzostwo Polski U14. Pozdrawiam, dziękuję.